A więc witam wszystkich na dzisiejszej debacie pod tytułem Dzisiejsza Lewica i Dzisiejsza Prawica. Ze mną są tutaj pan Sławomir Mentzen i pan Rafał Woś. I będziemy dyskutować na tematy poruszające się w sferach polityki, ekonomii i tematów społecznych. Ja, jako przewodniczący występuję tutaj ja dzisiaj, Szymon Pękala z kanału Wojna Idei. I będziemy powoli przechodzić do tematów. W ogóle przede wszystkim witam państwa i proszę o brawa tutaj dla uczestników. A więc nie tracąc już czasu, przechodzimy do tematów dyskusyjnych, czyli zacznijmy od tego, czym jest dziś w Polsce prawica i lewica, czy używanie tych pojęć współcześnie ma w ogóle sens oraz czy PiS jako partia rządząca dzisiaj jest bardziej partią lewicową czy prawicową, być może czas na redefinicję używanego podziału i chcielibyśmy zacząć od pana Wosia. Witam, dzień dobry państwu. To jest tak, że gdyby to pytanie ktoś mi postawił 15 lat temu, to zapewne odpowiedź byłaby oczywista. Podział na lewicę i prawicę się skończył, ponieważ główne siły polityczne, zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, społeczno-gospodarcze, mówią w zasadzie jednym głosem i nie ma znaczenia, kto rządzi. Prawda? To były czasy, kiedy demokraci Clintona deregulowali system bankowy. To były czasy, kiedy socjaldemokraci kanclerza Schrödera rozmontowywali niemieckie państwo dobrobytu. To były takie czasy. To były takie czasy, kiedy w Polsce, nieważne czy rządziła postsolidarność czy postkomuniści, to i tak obniżali podatki. No więc, czy to robiła to nominalna lewica, czy nominalna prawica, to nie miało żadnego znaczenia. No ale czasy się zmieniły, jest rok 2020, trochę inaczej to wygląda. Nie mówię, że te podziały są już takie bardzo wyraźnie zarysowane, bo też materia ludzka jest ciągle ta sama, to znaczy to nie jest tak, że zupełnie nowi ludzie weszli do polityki, ale już jest tak, że w sprawie podatków można się kłócić, to nie jest tak, że już tylko dobre podatki to niskie podatki, jak ktoś coś innego powie, to już jest natychmiast wykluczany z debaty publicznej jako oszołom. Można zrobić program redystrybucyjny zakrojony na szeroką skalę, przypominający bezwarunkowy dochód podstawowy, jakim jest 500+. Można podwyższyć płacę minimalną, przed którą wszyscy przestrzegali, że to natychmiast bezrobocie wzrośnie, dwa razy podwyższono bardzo skokowo i bezrobocie jest bardzo niskie. Więc coś się dzieje. Więc pojęcia prawica, lewica są nam, mam wrażenie, znowu potrzebne, żeby jakoś móc dyskutować, nazywać to, co się dzieje. No i teraz oto mamy taką przedziwną sytuację, że ciągle na scenie są ci gracze polityczni, którzy tam mają jakieś swoją historię, swoją afiliację, do różnych rzeczy się przyznają, a jednocześnie robią politykę, która jest inna niż ta, do której się przyznają. No tutaj odpowiadam na pytanie, czy PiS prowadzi politykę prawicową czy lewicową. Moim zdaniem prowadzi politykę jednoznacznie lewicową. I dlatego akurat ta część w dorobku rządu PiS mi się podoba. No ale to nie jest tylko fenomen Polski. Proszę zwrócić uwagę, co się na przykład stało z prawicą w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, która jeszcze 30 lat temu była rozsadnikiem taczeryzmu, prawda? To stamtąd płynęły te impulsy, żeby obniżać podatki, deregulować, wyganiać państwo z gospodarki i tak dalej. Teraz niby ci sami torysi, jakby się ich zapytać, kim oni są, to powiedzieliby, że są prawicą. Jakby ktoś Borisowi Johnsonowi powiedział, że jest lewicą, to by, nie wiem, mógł dostać z baniaka, podejrzewam. A jednak jest to partia, która, no taki ładny cytat, w 2018 roku Boris Johnson zszokował swoich wrogów, bo powiedział na to, czy Brexit, tam były pytania, co z biznesem, co z brytyjskim biznesem będzie, jak ten Brexit nastąpi, a na co Boris Johnson odpowiedział, biznes, fuck biznes. No i to jest odpowiedź, której udziela lider partii prawicowej, zawsze uważanej, znaczy prawicę uważana przez lewicę była zawsze uważana za tę, która,
która idzie na rękę biznesowi, która wsłuchuje się w jego potrzeby. No teraz żaden, nie, to nie jest cytat, gdybym zrobił taki test, no to niestety dla lewicy nie byłoby tak, że to Emmanuel Macron powiedział fuck business i nie powiedział tego Robert Biedroń, choć obaj się deklarują jako politycy lewicowi, tylko powiedział to niestety polityk prawicowy, reprezentując jakby agendę lewicową. Więc wszystko się pomieszało. I dlatego wydaje mi się, jest to teraz takie ciekawe, no bo można na nowo jakby próbować nazywać różne rzeczy i też jakieś budować nowe, nieoczekiwane alianse, pewne nowe szanse się otwierają, no bo tam różne wyzwania są, prawda? No nie wiem, pewnie mam nadzieję, że na koniec tej rozmowy dojdziemy do tego, że nierówności są największym wyzwaniem naszych czasów i żyjąc w świecie, w którym nawet prawica robi taką politykę, która być może doprowadzi do tego, że jakoś z tym wyzwaniem nierówności będzie trzeba coś zrobić, to ja już wolę, żeby taka prawica wygrywała, niż gdyby miała wygrywać lewica, która robiłaby politykę idącą w zupełnie odwrotnym kierunku. O, tak powiem. Dobrze, bardzo dziękujemy. I teraz perspektywa pana Mencena na dokładnie ten sam temat, czym jest dziś w Polsce prawica i lewica, plus ewentualny komentarz do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Pierwsze pytanie było takie, czy podział na lewicę i prawicę ma współcześnie sens. Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by się zastanowić, jaki cel chcemy osiągnąć, bo jeżeli chcemy się ze sobą pokłócić, to ma bardzo głęboki sens i się świetnie do tego ten temat nadaje. Jeżeli chcemy sklasyfikować jakoś współczesne partie polityczne, no to słuszna tu jest uwaga mojego przedmówcy, że ta lewica i prawica troszkę się zmienia. Jeżeli sięgniemy pamięcią do genezy tego pojęcia, czyli tej Francji z końcówki XVIII wieku, to tamtejsze partie radykalnie lewicowe współcześnie byłyby radykalnie prawicowe. Na tyle się ta scena polityczna przesunęła. Mamy w Polsce na przykład ludzi, którzy odwołują się do ducha republikanizmu. Jakaś partia republikańska na przykład. Republikanie nie tak dawno temu, to była, znaczy 150 lat temu, to była skrajna lewica, tak? Republikanin to był lewicowiec. Współcześnie republikanin ma się za prawicowca. Obecnie narodowiec ma się za prawicowca, a 100 lat temu narodowcy to była radykalny ruch rewolucyjny lewicowy. Prawo i Sprawiedliwość mówiąca, że jest partią prawicową, odwołuje się do przedwojennego PPS-u, który był radykalnie lewicową partią. Więc nie ma sensu, że tak powiem, porównywać prawicy sprzed 200 lat do obecnej prawicy, podobnie jak lewicy, bo to się po prostu bardzo zmienia. Można tylko zastanowić się, czy są jakieś części wspólne, albo kogo w ogóle nazwiemy prawicą, a kogo lewicą. Na moje prywatne potrzeby ktoś, kto jest rewolucjonistą, chce, żeby rewolucja zapoczątkowana najpierw w XVI wieku, mówi o reformacji, potem rewolucja francuska, potem rewolucja komunistyczna. Ktoś, kto burzy stary, tradycyjny porządek świata, jest bardziej lewicowcem, a ktoś, kto go próbuje przywrócić, jest prawicowcem. Czyli mamy taki podział na rewolucjonistów i kontrrewolucjonistów. I dla mnie to jest takie przybliżenie, co jest lewicą, a co jest prawicą. I wtedy w dowolnym czasie, w dowolnym państwie zawsze możemy powiedzieć, że mamy lewicę i mamy prawicę, bo nawet jak ktoś realizuje porządek rewolucyjny trochę wolniej albo chciałby realizować go wolniej niż konkurencja, to od razu się pojawia z prawej strony, tak? Jeżeli spojrzymy na współcześnie polskie partie polityczne, no bez wątpienia mamy jedną partię prawicową Konfederację, jedną partię lewicową, czyli Razem, co do których nie można mieć wątpliwości, niezależnie czy ktoś bardziej ceni sprawy światopoglądowe, czy bardziej sprawy gospodarcze, to te dwie partie są dokładnie przeciwstawne sobie, co do nich raczej nie ma wątpliwości, czy są prawicowe, czy lewicowe, a cała reszta to jest szara strefa, jakaś tajemnicza kraina, gdzie mieszkają smoki i tak naprawdę każdy polityk mówi to, co mu się opłaca, a nie w to, w co wierzy. Przecież Prawo i Sprawiedliwość w ciągu swojej pierwszej kadencji realizowało raczej model wolnorynkowy, w drugiej zupełnie niewolnorynkowy. Platforma Obywatelska stała, która kiedyś za rządów pierwszego PiSu na samym początku chciała właśnie budować Czwartą Rzeczpospolitą i pokazywać się jako partia chadecka. Teraz skręca w lewo, chociaż Donald Tusk mówi, że trzeba budować jakąś nową chadecję. Oni tak naprawdę patrzą, co im się wydaje, że jest słuszne i taki kierunek obejmują. Nie są to partie w żadnym wypadku ideowe i przykładanie do nich jakichś łatek lewica czy prawica jest trochę wtórne i nie tłumaczy nam za bardzo
rzeczywistości. Teraz co do tej tezy, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią lewicową. Pod względem gospodarczym jak najbardziej. To wielokrotnie mówiłem o tym, myślę, że mój przedmówca się ze mną zgadza, że Prawo i Sprawiedliwość w sprawach gospodarczych realizuje program Razem z poprzedniej czterolatki. Są dużo odważniejsi niż partia Razem. No, tak jak mówię, zgadzamy się w tej sprawie, to nie ma między nami różnic. Pod względem gospodarczym Prawo i Sprawiedliwość realizuje program Razem sprzed kilku lat. Mam nadzieję, że za kilka lat nie będzie kontynuować tego trendu, ponieważ Razem również się radykalizuje. Pod względem światopoglądowym, no, na polskiej scenie politycznej PiS jest prawicą oczywiście, nie skrajną prawicą, ale prawicą. Jeżeli spojrzymy na Europę, to jest skrajną prawicą, tak? Ale tylko pod względem światopoglądowym, nie pod względem gospodarczym. No i teraz pytanie, co jest dla kogo ważniejsze? No bo ktoś skoncentrowany na gospodarce powie rzeczywiście, że PiS jest partią lewicową, ktoś skoncentrowany na sprawach światopoglądowych powie, że jest partią prawicową. I się ze sobą nie dogadają. Więc ten spór jest, tak jak mówię, trochę jałowy i myślę, że ciekawiej byłoby przejść do kolejnych punktów. Być może znajdziemy jakieś punkty, gdzie jednak będą między nami rozbieżności i nasz spór nabierze jakieś temperatury. Jasne, tylko jeszcze takie doprecyzowanie, ponieważ powiedział pan wcześniej, że na prywatne, że tak powiem, potrzeby określiłby pan prawicą ruch zachowawczy, czy też reakcyjny? Nie, nie zachowawczy, bo to nie bardzo jest to kontrrewolucyjny. Okej, ruch kontrrewolucyjny, a ruch rewolucyjny raczej lewicą. Czy w tym ujęciu to nie jest po prostu zamienianie tymi słowami słów konserwatyzm i progresywizm de facto? Nie do końca. Słowo konserwatyzm jest mylące, ponieważ ktoś, kto słyszy, że ktoś inny jest konserwatystą, to pyta się, ale co on chce konserwować? Otóż kontrrewolucjonista nie chce nic konserwować, bo się nie zgadza z obecnym porządkiem rzeczy. Chce aktywnie iść w kierunku nowego świata, który właśnie sięgnąć do tradycji. To znaczy rewolucja nie jest do końca, to nie jest ten sam wektor o przeciwnym, znaczy tym samym kierunku, przeciwnym zwrocie, tylko to jest zupełne przeciwieństwo. To znaczy rewolucja niszczy, kontrrewolucja buduje. Tak bym to widział. Czy rewolucja zawsze niszczy? Tak, oczywiście. I teraz jeżeli mówimy o konserwatystach, no to pytanie właśnie, co oni chcą konserwować. I tu wydaje się, że to właśnie ruch, tak jak pan powiedział, zachowawczy, a to nie do końca o to chodzi. Tutaj jeszcze takie, po pierwsze pytanie, czy rewolucja zawsze niszczy? Też bym usłyszał chętnie odpowiedź. A jak również, bo wspomniał pan, że określiłby pan PiS raczej, że prowadzi politykę lewicową. Czy to znaczy, że ta warstwa światopoglądowa, gdzie myślę, że tutaj byłoby to już stwierdzenie trochę na wyrost, jest mniej istotna od ekonomicznej? Czy jakby pan to doprecyzował? Ja jestem zwolennikiem takiego rozumienia polityki, który... Że polityka zaczyna się od rzeczy tych najważniejszych dla ludzi, a w kapitalizmie, w którym żyjemy, jednym się to podoba, innym się nie podoba, ale trudno zaprzeczyć, że żyjemy w kapitalizmie, każdy człowiek musi jakoś przetrwać i nie jest to łatwe, w związku z tym podstawowym zadaniem każdego polityka i ruchu politycznego powinno być przede wszystkim odnoszenie się do kwestii ekonomiczno-gospodarczych, bo to one decydują o życiu milionów ludzi, szerokich mas społecznych. Niestety żyjemy nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze postrzeganie polityki w głównym nurcie debaty ekonomicznej, ale i wśród tych, którym się wydaje, że jakoś nawet ten główny nurt jakoś tam próbują kontrować, jak mocno jesteśmy przeorani przez neoliberalizm. Neoliberalizm polega na tym, oprócz tego zestawu polityk, które wymieniłem, tam niskie podatki, niskie wydatki, deregulacja, jak nie działa, to może niskie podatki, niskie wydatki, deregulacja, jak nie działa, to może niskie podatki i tak w kółko. To było od strony technologii robienia polityki ekonomicznej, tam wskazanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i tak dalej. To jeszcze oprócz tego, bo to była dużo bardziej chytra idea, bo ona jeszcze jakby niosła takie przekonanie, w ogóle podmywające sens polityki w ogóle, to znaczy polityka to miała być, właśnie najlepiej to było, gdyby gospodarka była wyjęta z polityki, że gospodarkę to zostawmy fachowcom, prawda, najlepiej ekonomistom, bo muszą się na tym znać,
A politycy to niech się zajmą tam właśnie aborcją, sprawami, no nie wiem, jakby to określić, szeroko rozumiane światopoglądowymi, które, no umówmy się, to się podoba klasie średniej, wyższej klasie średniej inteligencji, która ma rozwiązane problemy podstawowe socjalno-bytowe. No to może sobie pozwolić na to, że sobie się będzie kłócić o to, o symbole, czy ma być tęczowo pomalowana ściana, czy może powinna być pomalowana na biało-czerwono, czy może jakoś tam jeszcze inaczej. To są po prostu rzeczy, którymi można żyć. Natomiast dla większości ludzi nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, jak będzie zorganizowany system emerytalno-rentowy, jak będzie zorganizowany rynek pracy, jak będzie zorganizowana sytuacja w służbie zdrowia i tak dalej. To są podstawowe rzeczy, więc w ten sposób stoję jednoznacznie na stanowisku, że najważniejsze są sprawy socjalno-bytowe. Ja bym powiedział tak może ze swojej własnej perspektywy, że ja się z panem całkowicie zgadzam tutaj w tym momencie, że to jest najważniejsze, ale powiedział pan, że to jest temat, który ludzi najbardziej interesuje. Wydaje mi się, że być może lepszym zdaniem byłoby tu temat, który powinien ludzi najbardziej interesować, ponieważ no, mamy chyba też takie przypadki ludzi, którzy być może najbardziej dotyka ich to, jak będzie wyglądał system emerytalno-rentowy, jak będą wyglądały podatki i tak dalej, ale jednak ich najbardziej interesuje to, czy ta ściana będzie tęczowa, czy biało-czerwona z krzyżem. Więc czy to nie jest zgrzyt? Tego nigdy nie będziemy wiedzieli, no bo jakby to na podstawie czego my czerpiemy informacje o świecie, no to możemy albo na podstawie naszego oglądu, tak to co widzimy wokół siebie, no ale to jest zawsze ograniczone do naszej bańki, do ludzi, których znamy. No nie będziemy w wielu miejscach jednocześnie. Teoretycznie media powinny być po to, że powinny nam to zapewniać, że powinny być naszym okiem, taką sondą, która nam pokazuje, jak wygląda świat. No ale niestety nikt z nas nie jest na tyle pewnie naiwny, żeby wierzył, że media nie mają swoich okularów, przez które patrzą na rzeczywistość. No i jak się jakieś medium uprze, a żyjemy w takich czasach, kiedy większość mediów się uparło na to, żeby pokazywać świat albo tak, no to będą tak długo grzać jakiś temat, że nawet ci, którzy mają dystans do tego medium, rzucając na nie tylko od czasu do czasu okiem albo dostając jakiś taki refleks tego, co tam się w tych mediach dzieje, będą mogli odnieść wrażenie, że to jest coś, co ludzi naprawdę grzeje. To jest, moją podstawową tezą jest to, że po prostu jakby temat w ogóle polskiego nacjonalizmu łamane przez Marsz Niepodległości, łamane zagrożenie przez faszyzmem naszego kraju, to jest po prostu, gdyby nie Gazeta Wyborcza, to znaczy jakby oni tak ten temat napompowali, że w zasadzie to im zawdzięczamy to, że jest to przekonanie, że tak właśnie jest. Być może mają w tym jakiś interes, żeby tak się mówiło, że jest takie zagrożenie, żeby mieli z czym walczyć, ale no taki przykład. Można by po drugiej stronie też pokazywać jakby dmuchanie tematu rzekomego zagrożenia LGBTyzacją polskich dzieci, które w mediach narodowych z kolei ostatnio się odbywa. No i to są tego typu tematy, które moim zdaniem mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, natomiast tak długo są międlone, że właśnie o tym rozmawiamy teraz, zamiast przejść do następnego tematu. Jeszcze tylko takie króciutkie, bardzo krótka odpowiedź na to pytanie, które padło wcześniej. Czy rewolucja zawsze niszczy? Wydaje mi się, że nie zawsze niszczy, bo cóż to znaczy niszczy? No, ewolucja też niszczy, w ogóle życie niszczy, prawda? Życie jest zmierzaniem ku śmierci i wszystko się niszczy, prawda? Niszczenie jest naturą rzeczy. No, różnica między rewolucją a ewolucją, a co jeszcze będzie, regresem, a kontrrewolucją, no, jest tylko to, czyje akurat, która grupa interesu na wierzchu. No, powiedzmy, wydaje mi się, że to jest tak, że te różne grupy interesu w różnych okresach historycznych sobie dobierają różne narzędzia. Czasem ci sięgają po rewolucję, a ci po ewolucję. Czasem jest odwrotnie i ja nie jestem w stanie postawić i obronić jakiejś takiej tezy, że rewolucja zawsze
niszczy. No to jest ta odwieczna dyskusja, prawda, czy tam przeciwnicy socjalizmu będą mówić, bo socjalizm tam zabił tyle i tyle osób. No a zwolennik socjalizmu odpowie, bo zobacz, policzcie sobie, ile kapitalizm zabił istnień tylko po cichu. No i jedni i drudzy odejdą, wzruszywszy ramionami, że ten drugi jest kretynem, bo nie potrafi zrozumieć fundamentalnej rzeczy, więc to chyba też nas nie zaprowadzi do żadnych konstruktywnych wniosków. Innymi słowy, to zależy. Jeszcze taka krótka odpowiedź właśnie na to, co teraz padło. Czy pan by się zgodził z tym, że w kwestii właśnie takiej światopoglądowej, kwestie światopoglądowe powinny zejść na drugi plan w tym podziale politycznym za ekonomią i będziemy powoli przechodzić do kolejnych. Kilka uwag. Po pierwsze, bardzo ekstrawagancka jest teza, że ciężko jest przeżyć w kapitalizmie. Wydaje mi się, że jest wręcz odwrotnie, to znaczy ludzie w kapitalizmie mają problem, czy wolą Netflixa, czy HBO Go, czy Samsung, czy może produkt jak od Steve'a Jobsa, gdzie jechać na wakacje, czy mieć większy telewizor, czy mniejszy, czy może odinstalować Facebooka, bo uzależnia, a ludzie w takim mniej kapitalistycznym systemie mają trochę większe, istotniejsze, tak mi się wydaje, dylematy. I tak jak mówię, ta teza, że łatwiej, trudno jest przeżyć w kapitalizmie, jest bardzo ekstrawagancka, ale nie chcę w tym momencie się odwoływać do zbyt wielu przykładów historycznych z XX wieku, a i niestety też z XXI wieku. Co do tego, co powinno być ważniejsze i czy ekonomiści powinni mieć wpływ na ekonomię, to znaczy na gospodarkę, a politycy tylko na sprawy światopoglądowe. Osobiście nie chciałbym, żeby ekonomiści mieli zbyt wielki wpływ na gospodarkę, ponieważ to byłoby bardzo szkodliwe. Podobnie jak nie chciałbym, żeby politycy mieli zbyt wielki wpływ na sprawy światopoglądowe. W ogóle nie powinni mieć zbyt wielkiego wpływu, bo to wtedy świat lepiej działa. I teraz pytanie było jakie? Okej. No niestety rzeczywistość wygląda w ten sposób, że jeżeli nie mamy sytuacji dramatycznych, to ludzi sprawy gospodarcze w ogóle nie interesują. W ogóle. Jeżeli spojrzymy na przeciętnego, chociaż można powiedzieć, że nie ma przeciętnych ludzi, ale na przeciętnego załóżmy wyborcę czy też konsumenta mediów, to jego sprawy gospodarcze nie interesują. Czemu? Na co odpowiadają media? Jak spojrzymy w telewizję, w sensie sam nie oglądam, ale czasem jestem, więc wiem wtedy, co się dzieje, to na przykład kiedyś jechałem specjalnie do Warszawy na program w telewizji i okazało się, że tematem dnia jest to, że Wisłą płynie kupa. I to było strasznie ważne. To chyba przez 2 tygodnie całe w sierpniu media grzały, że w Warszawie zepsuła się oczyszczalnia ścieków i kupa płynie do Wisły. I jak to ludzi rajcowało, naprawdę. I zapraszają polityków do telewizji i każą gadać o kupie. I ludzie to oglądali. Jeżeli, więc media niestety nie informują za bardzo o sprawach gospodarczych. Ja tak jak mówię, od wyborów w miarę regularnie jestem. Raz trafiłem na pytanie o podatkach. Tak ludzi interesują Żydzi, LGBT, aborcja. Ile razy o kupie musiał pan mówić? Raz, ale cały program. Co pan mówił? Wie pan właśnie, to był trudny temat, nie ukrywam. Ale się przygotowałem i jadąc do Warszawy, bo wiedziałem, że jednym z tematów, nie wiedziałem, że wiodącym będzie ta kupa, znalazłem w internecie wywiad z jednym z chyba architektów tej, czy inżynierów pracujących przy tej oczyszczalni kilka lat temu, chyba dla Radia Wnet, on miał taką 20-minutową wypowiedź, którą sobie tak skondensowałem, bo nie bardzo chciałem o fekaliach rozmawiać, tylko to też jest absurdalne, bo ja nie jestem inżynierem, żeby zaprosić mnie, żeby rozmawiać o oczyszczalni ścieków, czy o kupie w Wiśle, to jest dziwne właśnie, ale niestety tak to wygląda. Teraz, bo mnie pan wybił z tropu. Więc tak, ludzie chcą rozmawiać o tematach budzących emocje, gospodarka co do zasady nie jest zbyt fascynująca i ludzie to nie interesuje, dlatego mediów też to nie interesuje, ponieważ nie mogą wtedy, nie mają oglądalności, nie sprzedają się reklamy, biznes się nie kręci, tak? I tak to już wygląda. Sprawy gospodarcze, ekonomiczne są bardzo skomplikowane. W ogóle ciężko dojść do prawdy w ekonomii, czego dowodem jest to, że ekonomiści nie są w stanie dojść do prawdy. Są różne szkoły ekonomiczne. W najbardziej podstawowych sprawach znajdzie się zawsze jakiś ekonomista, często z Nagrodą Nobla, który mówi najbardziej absurdalne rzeczy. Więc nie można powiedzieć, że ekonomiści niech się zajmą ekonomią, będzie dobrze, bo nie będzie dobrze. Absolutnie nie będzie dobrze. Więc tak. Sprawy gospodarcze są dla ludzi mniej istotne, sprawy światopoglądowe są dla ludzi bardziej istotne, stąd też ciężko przekonać ludzi do poglądu, że PiS to lewica, ponieważ te drugie sprawy są dla nich istotniejsze, czego zresztą mój tutaj, nie wiem, rozmówca też
też przecierpiał na własnej skórze i przeżył, ponieważ ten zwrot w kierunku PiSu pod względem gospodarczym był zupełnie niezrozumiały na redaktora Wosia, na lewicy, którzy nie rozumieli, jak można popierać PiS, przecież to faszyści, autorytarna prawica, jak normalny człowiek może popierać PiS, nawet jeżeli sprawa gospodarczy jest chociaż trochę zbliżony. To my się tutaj narzekamy, że ludzie tak się są podjarani, że tak powiem, tymi tematami emocjonującymi, no ale wystarczy, że wspomnieliśmy o tym, a widownia się ożywiła, także no to jest, że tak powiem, naturalne zjawisko. Ludzi tutaj. Dzisiaj tutaj siedzi elita polskiego społeczeństwa, ludzi, których coś interesuje i tych ludzi najbardziej kupa interesowała w naszej tutaj rozmowie. Ale też zauważę, że narzekał pan, że media grzeją właśnie głównie tematy emocjonalne, światopoglądowe, które wzbudzają show i tak dalej, ponieważ tak się kręci biznes, więc czy to nie jest przypadkiem negatywny skutek wolnego rynku na tym rynku medialnym i tak dalej, że oni się właśnie kierują w tym momencie po prostu chęcią zysku? Alternatywą jest, żeby był centralny planista, cenzor, który będzie mówił mediom, co ma ją mówić ludziom i wtedy nie jest lepiej. Czyli okej, tylko rozumiem, że to jest i tak preferowalne do alternatywy, tak? Dobra. Więc czy to jeszcze jakiś komentarz do tego? Czy się jakiś pojawi, czy albo przechodzimy do... Tak, no tylko, znaczy ja dziękuję, że pan powiedział, że głoszę ekstrawaganckie tezy, bo to jest dokładnie to, o co bym chciał robić, bo myślę, że po co mamy jakby tyle tez nudnych i nijakich, że tezy ekstrawaganckie, mam nadzieję, są wyczekiwane i mile widziane. Natomiast bym przestrzegał pana jednak przed to, że pan nie zna nikogo, kto padł ofiarą kapitalizmu, bo wszyscy pana znajomi składają się z takich ludzi, których największym problemem jest wybór pomiędzy HBO i Netflixem, to naprawdę nie znaczy, że poza pana bańką świata nie ma. A jeśli pan nie wie, że poza pańską bańką nie ma świata, to znaczy, że jest pan człowiekiem o wyjątkowo wąskich horyzontach. Ilu ludzi umiera z głodu w Polsce, we Francji lub w Stanach Zjednoczonych? Ilu ludzi z głodu umarło w Stanach Zjednoczonych przez ostatnie 100 lat, a ile w Związku Radzieckim? Ile w Kambodży? Wydaje mi się, że jednak tutaj pan właśnie będzie sugerował rozwiązań ze Związku Radzieckiego. Mam takie nadzieję, że to jednak pan nie będzie proponował realizacji rozwiązań ze Związku Radzieckiego mimo wszystko. Ja będę proponował rozwiązania ze Związku Radzieckiego. Znaczy, no bo tutaj pan Mencen tak zapytał. Zauważyłem, że w kapitalizmie mniej ludzi umiera z głodu niż w socjalizmie. Nie, no, jak sobie podliczyć, znaczy, bo to są różni zabójcy, prawda? No, kapitalizm jest zabójcą w białych rękawiczkach, prawda? Zabija na najróżniejsze inne sposoby, ale tak jak już mówiłem, jest to jedna z tych dyskusji, które donikąd nas nie doprowadzą, to znaczy wszyscy, obie strony zostaną przy swoim. No, to chyba naprawdę nie ma większego sensu. Kłócenie się, kto ile zabił ludzi, to prawdopodobnie rzeczywiście może nie mieć szczególnego sensu. Natomiast pan zwrócił uwagę, że ludzie też mają realne problemy takie egzystencjalne w systemie kapitalistycznym. Natomiast czy dobrze zrozumiałem, że z perspektywy pana Mencena po prostu te problemy są po prostu nieporównywalnie mniejsze niż w innych systemach? Czy być może rzeczywiście one są nieistotne? Oczywiście, że tak. No bo ludzie patrzą bardzo subiektywnie, tak? Jeżeli ktoś ma gdzie mieszkać, ma co jeść, ma pracę może niezbyt satysfakcjonującą, a widzi, że jego sąsiad ma drogi samochód i duży dom, to tak czuje się źle i czuje się pokrzywdzony przez system. Ale ten sam człowiek, gdyby żył w kraju socjalistycznym, to by się martwił, czy w sklepie skończy się ocet, czy też się nie skończy. I to są prawdziwe problemy, których nie ma w krajach kapitalistycznych. Jest też taki problem, że na przykład mieszkaniec kraju socjalistycznego, no to jest taka różnica pomiędzy naszym pokoleniem a pokoleniem naszych rodziców. Nasi rodzice uczestniczą w systemie emerytalnym, który został skonstruowany jeszcze za socjalizmu i on jest oparty o bardzo zdrową zasadę solidarności międzypokoleniowej. To znaczy ci, którzy pracują teraz, składają się na emerytury tych, którzy pracować już nie mogą i oczekują tego samego od następnych pokoleń. I jeszcze do tego dochodzi model zdefiniowanego świadczenia, to znaczy każdy kończąc pracę, po przepracowaniu życia w socjalizmie wiedział, że z głodu nie umrze. Dziś w życie wchodzą kolejne roczniki, którym te obietnice zabrano. Nasze roczniki nie mają tego. Nie mają tego przez socjalizm, tylko właśnie odwrotnie. Mają to dlatego, że system został poddany bezwzględnej logice kapitalizmu. To znaczy
system solidarności pokoleń został przecięty, wprowadzono system zdefiniowanego świadczenia i zderegulowano, uśmieciowiono rynek pracy. Efekt jest taki, że prawdopodobnie większość z Państwa nie będzie miała emerytur właśnie dlatego, że żyjecie w kapitalizmie. Właśnie dlatego. I nie będzie to wina ZUS-u, który jest tylko instytucją pośredniczącą, będzie to wina właśnie systemu kapitalistycznego, który zabrał wam tę możliwość. Właśnie, przepraszam, ja tutaj chcę dopytać, ponieważ zauważa pan, że ludzie, którzy są w wieku, powiedzmy, naszych rodziców, czerpią z systemu skonstruowanego w systemie socjalistycznym. Natomiast jakby na to nie patrzeć, jednak emeryci w Stanach Zjednoczonych, no też nie głodują, prawda? A ten system chyba jednak ich tak, nie powstał. Tak, ponieważ, ponieważ w Stanach Zjednoczonych też była próba prywatyzacji systemu, ale no, nie została przeprowadzona, ponieważ amerykańskie społeczeństwo było mądrzejsze i nie pozwoliło na taką reformę, jaką przeprowadzono u nas w 1999 roku. Dobrze, ale w takim razie po pierwsze, jeszcze zanim do tego wrócimy, to nie mówię... Czy my doszliśmy do miejsca, gdzie amerykański system emerytalny jest mniej kapitalistyczny właśnie niż polski? Właśnie o to miałem pytać, czy to znaczy... Właśnie o to miałem pytać, bo mówi pan, że ten system amerykański został w pewien sposób do niego podeszli, ale czy to znaczy, że on jest, się stał nie, systemem socjalistycznym, nie, ten system emerytalny? Nie, czy... amerykański system emerytalny jest bardzo przypomina zachodnioeuropejskie systemy, systemy emerytalne, oparty jest na solidarności międzypokoleniowej. No dobrze, polski ale... system nie opiera się na solidarności międzypokoleniowej. Polski system opiera się na tym, że każdy sobie rzepkę skrobie. Jest systemem darwinistycznym, jest systemem, w którym owszem, najsilniejsi sobie poradzą, natomiast najsłabsi sobie nie poradzą i albo dojdzie do wybuchu społecznego, albo będzie musiała nastąpić jakaś reforma, która ten system jakoś naprawi. To są słuszne uwagi moim zdaniem, tylko że czy uważa pan, że ten system solidarności społecznej wymaga socjalizmu? System solidarności społecznej jest jakby co do swojej istoty socjalistyczny. On może być realizowany w systemie kapitalistycznym, natomiast on nie jest z tego porządku rzeczy. On został, zwróćcie uwagę, że systemy zabezpieczenia społecznego, które jak wiadomo od kogo się wywodzą, od Bismarcka, który socjalistą nie był, ale zrobił te reformy, ponieważ bał się, że jak on ich nie zrobi, to w siłę urosną jego konkurenci, socjaldemokraci i zrobią im rewolucję albo jeszcze gorzej. Albo przejmą władzę, albo zrobią rewolucję, albo jeszcze gorzej i wywieszą wszystkich arystokratów z Bismarckiem na czele na latarniach. Więc żeby ich uprzedzić, zgodził się na wprowadzenie pewnych elementów socjalistycznych do systemu kapitalistycznego. Dokładnie to samo stało się po II wojnie światowej na zachodzie Europy. Dlatego za trzy najlepsze dekady kapitalizmu uchodzą dekady lat 50., 60. i 70. Dokładnie wtedy, kiedy pod wpływem A, szoku spowodowanego wojną, B, szoku spowodowanego Holokaustem, C, strachu przed radzieckimi czołgami stojącymi na łabie, zachodni kapitaliści zgodzili się na A, podwyżki skrajnych stawek podatkowych, B, wzmocnienie związków zawodowych, C, wzmocnienie praw pracownika. I tylko dlatego ten system był w stanie wygenerować coś, za czym w Polsce tak bardzo tęskniono w czasach komunizmu. Jeżdżono tam na Saksy i tak dalej, do RFN-u, do Szwecji. I to był ten kapitalizm, za którym Polacy tęsknili. Niestety akurat tak się nieszczęśliwie złożyło, że w momencie, kiedy Polacy zaczęli wychodzić, to tamci już też już nie potrzebowali tego systemu i tamtejsi kapitaliści powiedzieli, no to już nie ma Związku Radzieckiego, wojna już była dawno, nie potrzebujemy już się z nikim dzielić. I zaczęli znowu podatki obniżać, dla najbogatszych zaczęli znowu związki zawodowe niszczyć, zaczęli znowu osłabiać pracownika i takie kraje jak Polska niestety wpadły z deszczu pod rynnę, a system emerytalny jest tego jednym z dowodów. Może jeszcze zanim oddam głos, dwa jeszcze takie doprecyzowania. Gdyby mój rozmówca... Albo dobra, no okej. Okay.
Takie doprecyzowanie, ponieważ mówi pan, że to są wszystko elementy socjalistyczne, a mam wrażenie, że tutaj padłaby kontra do tego stwierdzenia. Czy nie byłoby, czy nie precyzyjniej byłoby to określić mianem elementów prosocjalnych, na przykład wprowadzenia tego? Ależ proszę bardzo, jeśli, no bo ja nie sądziłem, że my jesteśmy w szkole średniej, gdzie będzie, że chodzi o słowa, prawda, i ten. Myślałem, że mamy jakby pewien dystans do pojęć. No dobrze, jeśli ktoś, możemy się umówić, nie, ja jestem miłym człowiekiem, jeśli na przykład państwo nie lubią słowa socjalizm, bo was źle się czujecie, jak ono pada. Dobrze, ja mogę tego słowa nie używać. Jeśli na przykład, tylko powiedzcie mi, na przykład jak ktoś nie lubi, jak używa ktoś litery K, to niech się zgłosi, to ja też jestem na tyle inteligentnym człowiekiem, że będę sobie, potrafię sobie z tym poradzić. Więc dobrze, okej, możemy mówić socjalne, wtedy jakby oszczędzimy sobie wielu wybuchów retorycznych, fanfaronat, z których nic nie wynika i tak dalej. Dobrze, niech będą elementy socjalne. Czy wolałbym jednak, żeby mówić o elementach socjalistycznych, to wtedy... Prawda bardziej wpływa na to. No, ale no to już konsekwentnie. To mamy mówić o socjalistycznych, ale ja nie czy nie? To było moje pytanie. To było proszę moje pytanie. Was o mówienie o socjalizmie, bo to wtedy jest to uczciwsze. Ja dobrze zrozumiałem, że w 89 wpadliśmy z deszczu pod rynnę? No znowu, my. Nie ma czegoś takiego Polacy, jak my. No nie ma nawet Polacy. Są klasy społeczne, prawda? Wielu Polaków po 89 roku nie wpadło z deszczu pod rynnę. Jan Kulczyk po roku 89 znacząco zwiększył swój wpływ, majątek i tak dalej. Janusz Filipiak był przed 89 rokiem pracownikiem Politechniki AGH w Krakowie, miał jakąś tam pensję i był sobie takim trochę zakurzonym pewnie młodym docentem. Teraz jest szefem Komarchu, jednym z najbogatszych ludzi w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście, że są Polacy, którzy nie wpadli z deszczu pod rynnę. Ale są też Polacy, którzy wpadli z deszczu pod rynnę po roku 89, nawet jeśli pan ich nie zna. Ja nie twierdzę, że ich nie znam albo że takich nie było, bo wiadomo, że niektórym się troszkę po 89 pogorszyło. Tylko teraz zastanówmy się, czy przypadki, które pan podał, są na pewno reprezentatywne dla przełomu lat 80. i 90. Czy rzeczywiście możemy podzielić Polaków na Kulczyka, tam Solorza, Weicherta i całą resztę? Ale ja nie zaproponowałem takiej typologii, ja tylko powiedziałem... Pan wymienił akurat te dwie nie, osoby. No, pan zaprezentował tezę, że... Ja mam powiedzieć, że Polakom się albo udało, albo nie udało. No ja pokazałem, że jednym się udało i pokazałem tym, którym się udało i pokazałem tym, którym się nie udało. Przez poprzednie 30 lat nie postawiono, Polska była... Nie postawiono mi celu, żebym przedstawił typologię Polaków po 89. Mogę to przeczytać. A zresztą... Do czego zmierzam? W tej książce bardzo wiele na ten temat można przeczytać. Zmierzam do tego, że Polska przez te 30 lat zdaje się chyba była 12 najbardziej rozwijającym się państwem na świecie. Jaki jest standard życia, nie wiem, kafelkarza, czy mechanika samochodowego, hydraulika, człowieka, który teraz potrafi pan mówi murować. Jak polityk Platformy Obywatelskiej. Może w takim razie uprośćmy ten temat może do tego formy, czy pan Woś powiedziałby, że klasie, szeroko rozumianej klasie robotniczej w Polsce żyje się dziś lepiej czy gorzej niż w PRL-u? Nie, no też nawet, bo to jest w ogóle wielka dyskusja. Klasa robotnicza, no ona się zmieniła. No została ta stara klasa robotnicza, która rzeczywiście po 89 roku dostała po karku. Ona przegrała, tak. I to są historie, które ja sam pamiętam ze swojego środowiska, bo pochodzę właśnie z takiego miejsca, gdzie żniwo, gorzkie żniwo reform Balcerowicza było straszliwe. Ale mówi pan teraz o czasie bezpośrednio po transformacji. No tak, no pan mnie o to pyta. No to wtedy była klasa robotnicza. No potem już nie było klasy robotniczej. No to jak z tymi stoczniowcami, pozamykali im stocznie, no to zostali stoczniowcy, no to mieli ofertę łaskawą, no może na przykład by się przekwalifikowali na fryzjerów dla psów. No to się przekwalifikowali na fryzjerów dla psów i nie dość, że to było uwłaczające dla nich, to jeszcze słabo płatne i nie jakoś szczególnie rozwijające, no ale już nie byli wtedy klasą robotniczą, tylko takim nie wiadomo kim. A potem co się trzeba spełniać? Jakie kryteria, żeby się, być klasą robotniczą? A potem się znowu okazało, że jest zapotrzebowanie na stoczniowców, tylko trzeba ich ściągać na przykład z Bangladeszu. No i teraz to jest ten problem, przed którym stoi polska gospodarka. I to też takich mamy, to jest też taki jeden z efektów tej nieprzemyślanej, takiej prowadzonej, właściwie braku polityki, no takie oddanie wszystkiego, że jak że ten rynek niech tak dmie ten wiatr i jak w tę stronę nas zepchnie, to będziemy tu, jak w tę stronę nas zepchnie, to będziemy tam. No i to jest taki mój zarzut główny wobec III RP. Ale czy robotnikom budowlanym się pogorszyło, czy polepszyło?
Górnikom się polepszyło czy pogorszyło? Pracownikom hut się polepszyło czy pogorszyło? No jeszcze niech pan wymieni. No, mogę bardzo długo wymieniać zawodów, gdzie wynagrodzenia są bardzo wysokie. Myślę, że wyższe niż w latach 80. Wie pan, ile spawacz zarabia obecnie? No wiem, ale musi być biedny, żeby być klasą robotniczą. Robotnik nie może dużo zarabiać. Ale właśnie pan staje być robotnikiem. Ale co pan pieprzy, przepraszam, za głupoty. Pan mówi, że nie ma klasy robotniczej. No, ale... A kiedyś była. Kiedyś była wielka, dumna klasa robotnicza, a teraz jesteś takie fiubździu jest tylko. Inaczej, ale jak zdefiniowalibyśmy klasę robotniczą? Ale w którym momencie ja powiedziałem, że robotnik nie może dużo zarabiać? No nie, jakby jakie trzeba procesy, jakie procesy myślowe? Powiedział pan, że stoczniowiec dostał ofertę bycia fryzjerem dla psów, tak, i mało zarabia, już nie stracił status klasy robotniczej. No stracił status klasy robotniczej, ponieważ pracuje w sektorze usług. To jest zupełnie inny sektor gospodarki. Dobrze, to ja myślę, że takich może... Takich podstaw, jeszcze, przepraszam, mam... Ale co to zmienia z tym człowieku? Czy on... no, to, że nie jest klasą robotniczą, no o to mnie to pan dlatego pyta. Dlatego pytam, jakie kryteria trzeba spełniać, żeby być klasą robotniczą. Ale pan mnie nie pyta o to, żebym ja przedstawił charakterystykę osobowości tego człowieka, tylko pyta mnie pan konkretne rzeczy. Ja panu na te rzeczy odpowiadam. Człowiek, to pan, który wymienia pan twierdzi, że ja, filtry w klimatyzatorach, to pan wtedy twierdzi, że ja nie odpowiadam. Dobrze, to może ja myślę, że nie ma sensu może się ustalmy momencie... jedną rzecz. Tak. Jedną rzecz ja bym chciał ustalić. I to jest dobre do każdej dyskusji. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana następne pytanie, ponieważ jeszcze go nie znam. A pan, zdaje się, oczekuje, żebym ja odpowiedział na pana następne pytanie. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że ma pan jakąś taką kompulsywną chęć zwyciężenia w tej wymianie zdań, ale radziłbym zejść z tej drogi, żebyśmy mogli sobie jakoś porozmawiać, bo inaczej no to będzie takie jakieś właśnie takie prężenie mózgów, nie wiadomo po co. Znaczy wie pan, bo problem jest taki, że mówi pan Androny. Jeżeli pan twierdzi, że po roku 89 Polacy wpadli z deszczu pod rynnę i teraz jest pod jakimkolwiek względem gorzej niż w latach 80, to po prostu nie jest prawda, tak? Robotnikom w Polsce się żyje lepiej niż w latach 80. Właściwie każdej grupie zawodowej się żyje w Polsce lepiej niż w latach 80. No to, że pan tak uważa, no to ale ma tak pan... Ale tak jest. No, pan wskaże, znaczy, dobrze, to ludzi, którzy zarabiają teraz mniej niż zarabiali w latach 80. Ma pan, może inaczej, której grupie zawodowej lub której klasie pan do społecznej tego, żyje ma pan, się gorzej niż w latach 80. Ma pan do tego prawo. Każdy ma prawo do tego, żeby uważać, co myśli, tylko też znowu przestrzegam przed stawianiem znaku równości pomiędzy nie zgadzam się z nim, a mówi Androny. Bo pierwsze jest takie okej. Okay, kulturalna wersja, pan pieprzy. A drugie jest, no bo nie, no bo pan... Ja pieprzę, a pan nie może, nie mogę panu zarzucił mówić, że pan mówi Androny. Pan zarzucił mi, że powiedziałem coś, czego nie powiedziałem. No to była jakaś próba w uszycia mi butów, czego pan nie sobie idealnie chce. Sam szyję te buty, nie muszę tutaj swojej cegiełki dokładać. Ja proponuję, żebyśmy jednak wrócili do pytań i prostych odpowiedzi w miarę możliwości, więc może pociągnijmy ten temat jeszcze dosłownie dwie minutki i przejdziemy do kolejnego tematu. Więc kontynuując bardzo szybko, żeby dojść do tego, do jakiegoś zakończenia tutaj, której klasie społecznej żyje się dziś gorzej niż w latach 80? Gorzej żyje się tym wszystkim pracownikom fizycznym, których umiejętności jest bardzo łatwo zastąpić. I to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że w czasach przed 89 pracowali w ramach systemu, w którym funkcjonował kodeks pracy i on był wszechogarniający. To znaczy wszyscy pracownicy z tego sektora pracowali w ramach kodeksu pracy. A kodeks pracy zakłada, że oprócz płacy za pracę, pracownik ma również wiele praw, takich jak płatny urlop, dodatek wypoczynkowy, przerwa między szychtami, prawo do pożalenia się na przełożonego do jakiejś instytucji typu związek zawodowy. Jeśli dziś ten sam pracownik pracujący w zakładzie, powiedzmy, ulokowanym w specjalnej strefie ekonomicznej spółce X, nie ma tych wszystkich praw. To znaczy, on jest zdany na łaskę i niełaskę swojego szefa. Ten szef może mu powiedzieć w każdej chwili, że go nie potrzebuje. Ten szef może mu powiedzieć, że jak... Znaczy, w zależności od koniunktury, może mu powiedzieć, na twoje miejsce mam, no nie wiem, albo 7, albo jak jest niższe bezrobocie, to 4. Takich jak ty tylko będą więcej pracować, a jeśli zwiększymy poziom migracji do Polski, czego jestem przeciwnikiem, to
to będzie zwiększało pozycję negocjacyjną takiego pracownika. Krótko mówiąc, w tamtej sytuacji pracownik niewykwalifikowany był w lepszej sytuacji, dziś jest w sytuacji gorszej, nawet jeśli parytet siły nabywczej i jego pensji jest wyższy, co nie zawsze też jest, co nie zawsze też jest prawdą, bo trudno się porównuje w wartość i rzeczy, które można kupić, bo też musimy wziąć pod uwagę usługi publiczne, które są dostępne, co trzeba kupić na rynku, a czego kupić nie trzeba, no to, że na przykład mieszkania wielokrotnie droższe i tak dalej, i tak dalej. No ale to już bardzo długa rozmowa, nie chcę monopolizować. Nie rozchodźmy tego, tylko czy dobrze zrozumieliśmy, podsumowując to, czyli osobom wykonującym pracę, powiedzmy, między nisko wykwalifikowane, jak na przykład pracownik fizyczny, czy ewentualnie, nie wiem, fryzjer, coś takiego, żyje się dziś gorzej niż w latach 80., tak? Czy dobrze zrozumieliśmy? Krótko mówiąc, taką tezę mógłbym obronić, ale ja rozumiem... Tak, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Już ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć. Rozumiem, że dla wielu z Państwa być może pierwszy raz się stykacie z taką tezą i oczywiście możecie to odrzucić, bo wiadomo, człowiek nie lubi dysonansu poznawczego, lubi te piosenki, które już zna, ale jeśli Was to zaciekawi, to akurat właśnie w tej książce bardzo wiele na ten temat pisze i pokazuje to tak na spokojnie, nie teraz w tym ferworze, że trzeba muskuły pokazać i tak dalej, tylko że spokojnie, krok po kroku pokazuje, jak to działa i dlaczego powinniśmy to wziąć pod uwagę, mówiąc o, też robiąc takie porównania i też mówiąc o kondycji w ogóle polskiego pracownika. Ludzie w latach 80. i przechodzimy do kolejnego. Powiedział trochę więcej niż zdania. Polacy zarabiali kilkanaście dolarów, tak? Teraz średnio to jest ponad $1000. Ja wiem, że dolary zmieniły swoją wartość nabywczą, ale dobrze, dajmy, możemy na franki szwajcarskie bez znaczenia. Ale dobrze, pan Mencen, żeby porównać, tak, żeby jak po co, no żeby wykazać, że teraz zarabiają więcej niż w latach 80. Teraz za kilkadziesiąt złotych można sobie polecieć, nawet robotnicy mogą, niech pan sobie wyobrazi, za kilkadziesiąt złotych polecieć na zachód, zwiedzić Europę. Kiedyś na przykład nie można było, już pomijamy sprawę paszportów, wyjazd za granicę to była trauma, ponieważ trzeba było wziąć swojego trabanta, napełnić go jedzeniem, bo nie było takiego człowieka stać kupić sobie jedzenie w Europie Zachodniej. Tak? Bezrobocia w Polsce obecnie nie mamy. W związku z czym teza, że pracownicy są jakoś wyzyskiwani przez pracodawców, również jest ekstrawagancka, ponieważ jest wręcz odwrotnie. Wynagrodzenia rosną po jakieś 7-8% rocznie i gdyby rzeczywiście pracownicy byli wyzyskiwani przez pracodawców, to by te wynagrodzenia tak nie rosły, tylko by ci wszyscy ludzie zostali zastąpieni przez Ukraińców czy kogoś innego, a nie są zastępowani, bo bezrobocie w Polsce nie rośnie, cały czas jest rekordowo niskie. Mamy problem właśnie z brakiem pracowników w tym momencie w Polsce, a nie z brakiem pracodawców, co daje rekordowo silną pozycję negocjacyjną robotników i pracowników w Polsce. Dobrze, to myślę, że na tym możemy... Znaczy chyba, że pan chce jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć i... Mógłbym wiele tych zdań. Ja oczywiście, ale nie będziemy, też nie chcemy wchodzić tutaj w szczegóły, no jest tu ewidentnie różnica zdań i też zapraszamy do czytania, albo do czytania w książce, albo do sprawdzenia w wypowiedziach pana Mencena, które są też dostępne w internecie, na pewno jest nam wiele informacji na ten temat rozwijających to i przejdźmy na szybko jeszcze do kolejnego tematu, czyli globalizm versus nacjonalizm. Czy świat zmierza dziś raczej w kierunku globalizmu i otwartych granic, czy wojny handlowej i rosnącej nieufności do obcych narodów i kultur? Który kierunek jest słuszny? Również w kontekście tego, jak wygląda dzisiaj polska polityka i jakie partie do Sejmu wchodzą, a jakie nie. I można również zahaczyć o temat tak jak to, czy jesteśmy odpowiedzialni za problemy międzynarodowe i co w takim wypadku, gdy powiedzmy stanowisko międzynarodowe leży w sprzeczności z interesem Polski. I teraz pan Mencen może zacznie. Protekcjonizm czy też nacjonalizm z globalizmem się bardzo ścierają w współczesnym świecie. Ja nie wiem, co przechyli szale. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy być przekonani, że zwycięża globalizm. Protekcjonizm był w odwrocie. Nagle wygrał Donald Trump i to już nie jest takie oczywiste, że globalizacja będzie dalej postępować. Być może zacznie się zwijać, ale na ten temat już wiele powiedziano. Nie mam tu nic interesującego do dodania. Ważne jest to, ja nie jestem nacjonalistą i nie twierdzę, że nacjonalizm jest dobry. Ma swoje zalety, ma też swoje wady. Zresztą podobnie globalizacja ma swoje zalety i ma też swoje wady. I to zagadnienie jest niezwykle złożone. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że świat nigdy nie był tak bardzo zglobalizowany jak teraz i moim zdaniem, moim prywatnym zdaniem, jeszcze nie mam tego dobrze ugruntowanego, ale coraz bardziej skłaniam się w tym kierunku. To, co wiemy o ekonomii,
załóżmy klasycznej ekonomii, czy teorii austriackiej, nie zawsze musi dobrze korespondować ze współczesnym światem. Bardzo lubię taką analogię, którą sobie ukułem, że ekonomia ta klasyczna to jest taka fizyka newtonowska, tak? Gdzie mamy prędkości, które mogą być dowolnie wielkie, mamy tam maksymalnie jakieś podzielne cząstki, nie ma różnych efektów relatywistycznych, czy też efektów kwantowych. I teraz fizyka się trochę zmieniła, kiedy odkryto, że prawa Newtona zmieniają się, jeżeli masy robią się wielkie, jeżeli prędkości robią się wielkie, lub kiedy odległości robią się strasznie małe. Wtedy fizyka klasyczna wymięka i trzeba było wprowadzić mechanikę kwantową, teorię względności i tak dalej. I w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ta nasza klasyczna ekonomia również nie uwzględnia tego, że skala się może trochę zmieniać. To znaczy, że klasyczna ekonomia nie musi odpowiadać na pytania, które stawia globalizacja, kiedy migracje ludzi mogą być olbrzymie, niespotykane wcześniej w historii, kiedy ta właśnie wymiana handlowa może być taka silna, kiedy ruch turystyczny robi się taki silny, kiedy ta globalizacja, że tak powiem, postępuje. Może się okazać, że tak jak mówimy, że mamy przedsiębiorcę i niezależnie jak duży jest przedsiębiorca, to dalej jest przedsiębiorca, podlega tym samym prawom, że musimy go traktować na równi z każdym innym przedsiębiorcą. Może się okazać, że bliższe prawdy jest twierdzenie, że pomiędzy Facebookiem a lokalnym portalem z ogłoszeniami nie jest różnica tylko ilościowa, ale również i jakościowa. Tak? Może się okazać, że zagadnienia migracji, które przez klasyczną ekonomię są bardzo dobrze rozstrzygnięte, jest oczywiście pozytywne dla gospodarki, przy pewnej skali mogą okazać się jednak negatywne. Tak? Czyli sądzę, że przed ekonomią następnych dekad stoi to samo wyzwanie, które stało przed fizyką na przełomie XIX i XX wieku. To znaczy, musimy do tej ekonomii wprowadzić te efekty skali, te efekty zwycięzca bierze wszystko, efekty olbrzymich migracji, czy też olbrzymiej wymiany handlowej. I żeby ktoś mnie dobrze zrozumiał, ja nie twierdzę, że wolny rynek jest zły, nie wycofuję się ze swoich wolnorynkowych poglądów, stwierdzam jedynie, że mogą istnieć sytuacje graniczne, kiedy świat będzie działał inaczej, niż nam się wydaje, niż by to wynikało chociażby z tej klasycznej ekonomii. Dobra, czy w takim wypadku można, zgodzi się pan w takim razie z tezą, że wolny rynek nie rozwiązuje wszystkich problemów? Znaczy ja nie jestem libertarianinem, okay, i nigdy nie byłem. Dobrze, tak? Czyli są punkty, w które po prostu w takim razie wykraczają poza wolny rynek i nie znajdzie on sam w sobie, rozwiązanie nie oczywiście, że tak. Okay, oczywiście. I tutaj pana perspektywa na ten sam temat, globalizm versus nacjonalizm, plus ewentualnie komentarz do tego, co padło przed chwilką. No ja uważam, że wolny rynek nie jest dobrym rozwiązaniem i właśnie dlatego... W ogóle? I właśnie dlatego uważam globalizacja, zwłaszcza te jej fazy, z którą mieliśmy do czynienia po mniej więcej 90 roku, to znaczy kiedy kapitalizmowi zachodniemu jeszcze zniknął ten straszak i się przestali w ogóle już mieć jakiekolwiek hamulce, i już nic nie było w stanie ich powstrzymać, i kiedy rynki finansowe zaczęły rządzić światem i według swojego uznania trząść rządami demokratycznie wybranymi, uważam to za niedobrą sytuację i tak samo wydawało mi się to oburzające, kiedy pod wpływem Zjednoczonego Frontu Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i rynków finansowych Grecja musiała wycofywać się z polityki zadeklarowanej przez rząd Tsiprasa, sensownej polityki zadeklarowanej przez rząd Tsiprasa i potwierdzonej w referendum ogólnokrajowym poparcie dla tej polityki, musieli się z tego wycofać i przyjąć warunki trojki, że ja to za sytuację bardzo mocno niepokojącą, ale tak samo było, i to nie tylko dlatego, że Tsipras jest politykiem lewicowym i mi się podoba, ale tak samo uważałem, że to było bardzo niedobrze, kiedy rynki finansowe na przykład doprowadziły do zastąpienia Silvio Berlusconiego Mario Montim, czyli polityka takiego prawdziwego demokratycznego polityka, może on się podobać bądź nie, ale był demokratycznie wybrany, technokratą jakimś takim przysłanym w teczce. To mi się bardzo nie podobało i to uznawałem za taki jakiś taki
już w zasadzie bez żadnych osłonek dowód, że coś tu nie gra. Dlatego jak ktoś czyta jakieś moje teksty, czy śledzi wystąpienia, to w zasadzie łatwo zauważy, że bardzo dużo jest tam takich elementów krytykujących, że takich radykalnie krytykujących wystąpień kurs, obecny kurs globalizacji, łącznie z takimi traktatami jak najpierw TTIP, a potem CETA. I też warto zwrócić uwagę, jak ta CETA była procedowana, pamiętają Państwo, to ten układ kanadyjsko-amerykański. Najpierw miał być amerykańsko-europejski, znaczy kanadyjsko-europejski. Najpierw miał być amerykańsko-europejski, TTIP. W Europie go przyblokowano, w Stanach też trochę, no więc wymyślili jego zwolennicy, że zrobią to samo via Kanada, ponieważ między Ameryką i Kanadą istnieje umowa o wolnym handlu, no to jeśli zrobią między Kanadą a Europą, to wyjdzie na jedno. No i ta CETA była negocjowana, oczywiście znowu te same zarzuty padły, jakoś się udało je obejść zwolennikom tego układu i tam był ten taki właśnie typowy kołowrót z powtarzaniem, z jakimś dopychaniem kolanem, straszeniem tych, którzy nie chcieli tego ratyfikować wewnątrz Unii. Także to są, nic tak nie zaszkodziło idei integracji europejskiej jak globalizacja. To bez wątpienia dla mnie. To znaczy, jakie były negatywne skutki CETY? Może zanim przejdziemy do tego pytania, czy to znaczy, że w tym konflikcie globalizm versus nacjonalizm pan raczej po nacjonalistycznym podejściu do gospodarki i tak dalej się opowiedział? Nie, bo też nie za bardzo wiem, co miałby oznaczać nacjonalizm. No to jest trochę tak, to jest jedno z takich słów, które obrosło w Polsce tak wieloma negatywnymi skojarzeniami, że nawet pan się boi powiedzieć, że jest nacjonalistą. Nie boję, ja nie jestem nacjonalistą po prostu. Podobnie jak słowo socjalizm, o którym przed chwilą. No nie, ale ja na przykład uważam, że jestem socjalistą i się tego nie boję, mimo że narosło wokół tego wiele negatywnych skojarzeń, moim zdaniem niesłusznie. No, ale wokół nacjonalizmu no, jest cały ten zestaw skojarzeń. Aha, ktoś powie, że jest zwolennikiem podejścia narodowego, no to już natychmiast zostanie ustawiony w pewnym szeregu, w którym nie chciałby stać, prawda, bo wiadomo, co na końcu tego szeregu się znajduje. Ale wydaje mi się, że no, z okresu ze słowem socjalizm jest ten sam problem, że jest przypisywane tamkim ludziom, którzy się tak określają, bardzo dużo rzeczy, których ci ludzie niekoniecznie reprezentują. No tak, no pewnie tak jest. Natomiast z nacjonalizmem jest jeszcze taki problem, że o ile na przykład w Stanach pan słusznie zauważył, że kiedyś rzeczywiście idea narodowa była bardzo mocno lewicowa i to też w polskiej tradycji było bardzo silne skrzydło, całe skrzydło, całe w ogóle zjawisko socjalizmu niepodległościowego, narodowego. Było nie tylko w Polsce, ale też w Rosji. To zresztą był z powodu oczywiste wspólnego jakby jedno państwo przez ponad 100 lat to i tu zachodziło. Ale w wielu językach wciąż to istnieje. Na przykład Bernie Sanders, kandydat socjalistyczny na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bardzo często używa słowa naród, nation, prawda? Czołowe lewicowe pismo, takie nie z mojej bajki, bo raczej reprezentujące to pokolenie 60-latków, to jest The Nation i tak dalej. Więc tam się tego nie boją. U nas trzeba by w ogóle rozpocząć wielką, co to znaczy ta narodowa odpowiedź. Do jakiegoś stopnia ona jest nieunikniona, to znaczy my de facto żyjemy w warunkach niedokończonej integracji europejskiej. Co więcej, integracja europejska jest dziś instytucjonalnie, ona jest daleko posunięta, natomiast jeśli chodzi o ducha, takiej wiary w to, no to się bardzo mocno cofnęło i no dla mnie, to co mówiłem, dla mnie ten kryzys grecki i to, jak Grecja została potraktowana, jest takim rodzajem takiego, że coś pękło, coś się skończyło. No jednak ciężko mi już wykrzesać z siebie aż tak wiele zrozumienia znaczy jestem przed tym, co się stało, byłem dużo bardziej sceptyczny wobec różnych zarzutów, że tam Unia taka, owaka,
oddalona, niedemokratyczna. Teraz już bardziej rozumiem te argumenty, jestem w stanie częściowo się z nimi zgodzić i właśnie myślę, że to jest przez to, że Unia zamiast nie wykorzystała tej szansy, żeby ustanowić coś, co jest pomiędzy, prawda, pomiędzy taką globalizacją a la wielkie koncerny, a odpowiedzią czysto jednokrajową, jednonarodową. No, ale ponieważ teraz tego nie ma, ponieważ oni nie wykorzystali tej szansy, to rzeczywiście stoimy wobec takiej dychotomii, w której trudno się odnaleźć, bo się nie chce być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Czyli tak w skrócie ten globalizm europejski, można powiedzieć, poszedł za szybko i za bardzo na siłę. I to też powoduje reakcje również te różne, o których mówiliśmy. Nie wiem, czy na siłę, bardziej niż na to, czego zabrakło, to jest znowu ten pierwiastek socjalistyczny, w tym sensie, no dobra, miałem nie używać słowa socjalistyczny, solidarności takiej, tak? Bo tu to, co chodziło z Grecją, no to chodziło o to, że łatwiej się dzieli, jak jest nadmiar, prawda? Jak jest nadmiar, się łatwo dzieli, bo wtedy nie widać nawet, że to jest dzielone niesolidarnie. Natomiast jak jest deficyt, w sytuacji deficytu da się przetrwać sytuację deficytu i nawet da się dzielić sytuację deficytu, tylko co trzeba wtedy zrobić? Wtedy trzeba sięgnąć do zakumulowanego. To znaczy ci, którzy przez poprzednie lata gromadzili, wygrywali, byli właśnie na górze, muszą w tym momencie powiedzieć: no dobra, jest teraz ciężko, ale myśmy się ostatnio tak dorobili, to nie damy wam zginąć. Podzielimy się. Właśnie solidarność na tym polega. W dobru, w zdrowiu i w chorobie i tak dalej. To nie nastąpiło, a mogło nastąpić. Gdyby nastąpiło, to byśmy mieli zupełnie inną rozmowę teraz na ten temat, zupełnie. Dobrze, więc też pytanie było o... Wydało pytanie, padło przed chwilką, plus odpowiedź do tego, co padło teraz. Jakie pytanie padło? Pan zadał pytanie, ja powiedziałem, że wrócimy do tego, tak. O CETA. A to już stara sprawa. Jakie te negatywne skutki CETA przyniosła? Ale chce pan mi oddać głos, no to potem będzie, że znowu za długo gadam. No to nie wiem, czy da się odpowiedzieć na to jednym zdaniem? No bo jakby pcha projekt globalizacyjny do przodu, to znaczy jeszcze więcej tego samego, tak? Okej, tu już tłumaczyliśmy, dlaczego to jest. Mamy problem, jeśli uznać, że na przykład kryzys roku 2008 roku, jedną z jego przyczyn było to, że kapitał może hulać po świecie w sposób zbyt zderegulowany, no to tu jeszcze bardziej go deregulujemy. No, to możemy przejść do odpowiedzi ogólnie. Czy chce pan jakoś skomentować to, co padło przez ostatnie 5 minut? Ja może wrócę do swojej pierwszej myśli. Odnośnie tego, że ten wolny rynek nie jest odpowiedzią na wszystko. Polecam państwu świetne wydawnictwo Instytutu Misesa, dzieła zebrane Adama Heidla. Adam Heidel to był polski przedwojenny ekonomista, prawie że libertarianin, zwolennik teorii austriackiej, przy okazji Endek, zresztą później bohater został zamordowany przez Niemców w obozie koncentracyjnym. I w działach zebranych Adama Heidla, tak jak mówię, zwolennika teorii austriackiej ekonomii, czytamy, że jest oczywiste, że państwo musi trzymać państwowy sektor zbrojeniowy, zajmować się polityką aktywną rolną oraz musi nawet, a nawet powinno, nakładać cła na raczkujące branże. Z tym poglądem trzecim się oczywiście nie zgadzam. Heidel prawdopodobnie tworzył zbyt wcześnie, żeby zrozumieć, że nawet cła na raczkujące branże są błędne. W każdym razie nawet Adam Heidel zauważył, że państwo ma swoją doniosłą rolę. I jaka to jest rola i czemu to państwo czasem musi coś zrobić. Na przykład pierwszy sektor zbrojeniowy. Sektorem zbrojeniowym jest taki problem, że przydaje się bardzo rzadko, to znaczy wtedy, kiedy jest wojna. I gdybyśmy sprawę oddali wolnemu rynkowi, to byśmy tego sektoru po prostu za bardzo nie mieli, ponieważ zużycie broni i amunicji w trakcie pokoju jest rzędy wielkości niższe niż w trakcie wojny. I utrzymywanie wysokich mocy produkcyjnych w czasie pokoju jest po prostu ekonomicznie nieopłacalne. I błędny jest argument, który mówi, że kiedy wybucha wojna, to można tą broń sobie kupić z zagranicy. Nie, nie można. Ukraina nie mogła kupować broni z zagranicy, kiedy miała problem w Donbasie. Tak? Polska nie mogła sobie kupić broni w 1939 roku, nawet za nią zapłaciła, ta broń do Polski nie dotarła. W trakcie wojny państwo jest często odcięte i nie może kupić broni. W związku z czym musi to broń mieć wcześniej. Nie, jakiś trzeba wymyśleć, tylko w jaki sposób najsensowniej zintegrować najlepiej prywatny sektor zbrojeniowy z tym utrzymywaniem mocy produkcyjnych, które muszą być utrzymane na poziomie wyższym niż to wolny rynek by zrobił. Druga sprawa to żywność. Znam oczywiście
teorię przewag komparatywnych, która mówi, że każdy powinien zająć się tym, co produkuje efektywniej, tylko znowu może się okazać, że w jakimś kraju w ogóle się nie opłaca produkować żywności. Na przykład w Niemczech przed I wojną światową albo w Japonii przed II wojną światową. No i problem pojawia się taki, że jeżeli dany kraj nie produkuje żywności, znowu pojawia się wojna, to niespodzianka, nie ma gdzie tej żywności kupić. I Niemcy głodowali w czasie I wojny światowej, dlatego w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo cisnęli na samowystarczalność żywieniową. I znowu niestety, podobnie zresztą mamy teraz w Japonii, są ceny ryżu utrzymywane na absurdalnym poziomie, bo zależy im, żeby w Japonii też był produkowany ryż, co wolnorynkowo by się w ogóle nie opłacało, bo nie chcą umrzeć z głodu na wypadek wojny. I to są właśnie ograniczenia wolnego rynku, które niestety wynikają ze złej natury człowieka i z tego, że państwa czasem na siebie napadają, mordują się i w tym czasie trzeba mieć co jeść i mieć się czym bronić. Stąd właśnie stoję na stanowisku, że globalizacja nie zawsze pomaga i czasem w tych konkretnych sektorach trzeba ją ograniczyć, ponieważ w krótkiej, nawet średniej perspektywie opłacać się będzie nie produkować broni i nie produkować żywności, bo wtedy efektywność ekonomiczna będzie po prostu wyższa, będziemy mieli te przewagi komparatywne i tak dalej, ale w długim terminie, kiedy już bierzemy pod uwagę dekady, podczas których mogą nastąpić konflikty wojenne, to wtedy okaże się, że ta cała nadwyżka efektywności zostanie stracona, bo umrzemy z głodu. Takie jeszcze moje dopytam chciałbym, czy może się pan jakoś odnieść do tego, co padło tutaj przed chwilą, że w czasach deficytu warto sięgnąć do tego, co niektóre osoby, którym dobrze się powodziło w czasie nadwyżki, zakumulowały. Czy zgodziłby się pan ze stwierdzeniem na przykład, że sięgnięcie do kieszeni tych ludzi jest nawet w ich interesie, ponieważ jeżeli to nie zostanie zrobione, to może dojść do jakichś rozruchów społecznych, niepokoju, który ostatecznie również zagrozi im? To jest niesamowicie ciekawe pytanie. Ja się wiele razy nad tym zastanawiałem właśnie. Dlaczego bogaci ludzie tak bardzo wspierają różnego rodzaju ruchy socjalistyczne? I przyznaję, że nie wiem. Być może rzeczywiście jest to słuszne, być może nie. Nie byłem nigdy w takiej pozycji, nie musiałem się nad tym zastanawiać. Ale nie zdziwiłoby mnie to, gdyby rzeczywiście elity finansowe uznały, że lepiej będzie, jeżeli się tymi pieniędzmi podzielą, po to, żeby nie zostać zamordowanym w trakcie jakiejś rewolucji. Biorę pod uwagę, że tak może być, ale nie mam tutaj wyrobionego zdania. Okay. Pan jakiś chciałby się odnieść do tego, co przed chwilą padło, bo jeżeli nie, to możemy przejść jeszcze kawałek dalej. Tak? To tak krótko jeszcze jeden temat spróbujemy ogarnąć. A mianowicie, no tak naprawdę właśnie, to właściwie szczerze mówiąc, to już przerobiliśmy temat wolnego rynku w dobie korporacji przy okazji. Natomiast dosłownie kilka minut, jeżeli byśmy mogli, na temat monopoli internetowych. To znaczy, czy firmy, czy praktyki takich firm jak Facebook czy Google w jakiś sposób niszczą rynek internetowy i są zagrożeniem na przykład dla wolności słowa? Oraz czy i jak można regulować prywatne firmy stające się monopolami internetowymi? Pan Boś najpierw. To jest bardzo ciekawa dyskusja w ogóle o roli tych największych firm gigantów współczesnej gospodarki, czyli GAFY. I to jest w gruncie rzeczy pytanie o to, czy my zdołamy sobie poradzić z ich potęgą, którą one już zdołały osiągnąć. Bo oczywiście mogą takie dwie drogi można sobie rysować. Jedni powiedzą, a nie ma się czym przejmować, zawsze byli tacy giganci w każdych czasach, prawda? Byli tam pod koniec XIX wieku w Stanach, był tam JP Morgan i co tam jeszcze, US Steel, potem byli inni. Każdy czas ma swoich gigantów, ale potem przychodzi kryska na matyska i jakoś jest tak, że zawsze po nich przychodzą następni. Rynek wszystko załatwi. W jakimś sensie to jest taka odpowiedź bardziej wolnorynkowa, mi się wydaje. Ale niepokojąca dla mnie była ta teza Mariany Mazzucato. Nie wiem, czy państwo o niej słyszeli, która na przykładzie innowacji technologicznych dokonywanych przez firmę Apple, czyli tam, no i książka polega na tym, że ona rozbiera smartfona i pokazuje, na czym polega, no, znaczy iPhone'a rozbiera, no i mówi, no iPhone, wszyscy wiedzą, że to jest wynalazek Apple'a, przełomowa technologia. Wszyscy też są przekonani, że to jest dowód geniuszu Steve'a Jobsa.
i jego współpracowników. Podczas gdy ona to mówi, no dobrze, no ale co takiego właśnie jest popularnego w tym, znaczy takiego wyjątkowego w tym smartfonie? No i tam mówi, no to są te technologie, które się na niego składają, tam wymienia 13 tych technologii, chyba ekran dotykowy, GPS, Siri, internet w komórce. No to wszystko, co stanowi, to wszystko, co różni normalną, co różni starą komórkę od smartfona. No i ona pokazuje potem historię każdej z tych technologii. I się właśnie okazuje, że każda z tych technologii gdzieś tam na początku tej drogi, tej innowacji jest to państwo. Głównie pod postacią tych różnych funduszy, zwłaszcza amerykańskich, częściowo również z innych krajów wojskowych, które mają jakby tyle zasobów, że i też przy okazji różnych innych prowadzonych z wolną ręką, mając wolną rękę w tych badaniach, dochodzą do tych innowacji, albo przynajmniej wychodzą robią ten pierwszy krok, gdy jeszcze nawet tej technologii nie ma gotowej, ale że przynajmniej jest wiadomo, w którą stronę to trzeba szukać dalej. No i potem pokazują, że co się dzieje potem, że potem bardzo często jest tak, że te technologie, one wychodzą poza te instytucje albo poza uniwersytet, bo to też często via uniwersytety się dzieje, nie tylko prywatne uniwersytety. Na przykład, a to przez to, że ten człowiek, który nad tym pracował, on pracując jednocześnie w tej instytucji zakłada firmę, w którą inwestuje jakiś prywatny gracz i jakby wysysa trochę ten jego know-how i dalej pracuje nad tym samym rozwiązaniem. No i tą drogą dochodzimy do momentu, w którym powstają jacyś tacy mali gracze. Ci mali gracze tam zaczynają na przykład pracować nad tym syntezatorem mowy. Potem tego gracza kupuje ten Apple i Apple wprowadza to na rynek jako swoje. No i to jest ta droga innowacji, ona pokazuje. I tam jest ta współpraca pomiędzy państwem, które jest na początku, ale państwo w pewnym momencie się wycofuje i mówi, że tam ci niezależni, mniejsi, rynkowi, prywatni gracze, oni też mają swoją rolę tutaj do odegrania. Tylko ona stawia pytanie, czy aby to nie jest tak, że ci duzi, oni się stali już tak duzi, że oni nie pozwolą, żeby ktokolwiek po nich przyszedł i w ten sam sposób urósł, jak oni urośli. To jest to zjawisko zwane czasem w ekonomii odkopywaniem drabiny, że ci, co wleźli po drabinie, już jak są, to natychmiast te drabiny odkopują, żeby inni po niej już nie weszli. Na wielu polach to widać. No i że to się może zdarzyć z innowacjami głównie dlatego, że państwa kapitalistyczne po neoliberalizmie są bardzo wychudzone, to znaczy nastąpił spadek wydatków publicznych, głównie motywowany ideologicznie z różnymi przyczynami, ale który się nie tylko odbijał na ograniczeniu wydatków na rzeczy socjalne, ale też na badania i rozwój. A drugie to jest takie, że brak ustawodawstwa antymonopolowego sprawia, że ci duzi, oni są tak duzi, że i są tak potężni, że mają tyle pieniędzy, tyle nadwyżek, że po prostu w jakim sensie przechwycili do pewnego stopnia poprzez system sponsoringu systemu politycznego, korupcję taką miękką i tak dalej, przechwycili system stanowienia prawa, w związku z tym zabezpieczyli sobie sytuację, że nikt nie przyjdzie im tego, nie zabroni tego zrobić. W związku z tym Apple, Google, Facebook, oprócz tego, że same prowadzą badania na interesujących ich polach, to jeszcze bardzo patrzą, czy ktoś nie robi gdzieś czegoś takiego, nie zajmuje się czymś podobnym. Jeszcze trzy zdania i go, konkluzji. I go po prostu wtedy kupują, zastraszają albo niszczą. Nie będzie tego. I że dojdziemy w jakiś, że kapitalizm dojdzie, to jest też wielu ekonomistów o tym mówiło, dojdzie do tego momentu, przed którym wielu ekonomistów przestrzegało, że się stanie taką jakby parodią tego, czym ich zdaniem miał być socjalizm, a socjalizm się nigdy tym nie stał, a kapitalizm do tego momentu właśnie dojdzie, że będzie pełen takich molochów, które same już niczego nie wymyślają, bo też nie mają jakby po co, bo już wszystko wymyśliły ich zdaniem,
A z drugiej strony zazdrośnie strzegą tego, żeby cokolwiek można było, ktoś mógł im tutaj wejść i coś jakoś tam ich rozruszał. A państwo tego nie zrobi, bo jest zbyt słabe. No i dojdziemy do takiego właśnie klopsa. W tym sensie, wracając do początku naszego tego, niezbyt mi się podoba potęga tychże graczy, również tych internetowych i również z tych powodów, o których pan mówił, tej cenzury także. Dobrze, więc komentarz, opinia na temat monopolii internetowych i komentarz do tego, co padło przed chwilą. Oczywiście, tak, ona jest tutaj. Przede wszystkim pytanie, czy to są monopole. Facebook działa na rynku usług reklamowych, tak? I absolutnie nie jest tam monopolem. Można się reklamować na najróżniejszych platformach, można w ogóle się reklamować w internecie. Myślę, że Facebook nie ma większości budżetów reklamowych. Sądzę, że nawet nie ma większości budżetów reklamowych w internecie i raczej nie jest monopolistą pod tym względem. Jeżeli Facebook jest czymś, to jest monopsonem, a nie monopolem, czyli firmą, która jest jedynym nabywcą, a nie jedynym sprzedawcą, a jest niestety dominującym nabywcą naszej uwagi. Tak, i następnie tą naszą uwagę sprzedaje firmom najróżniejszym, więc obecnie toczy się debata na ten temat w świecie zachodnim. Ja się przychylam do tego zdania, że Facebook nie jest monopolem, jeśli kimś jest to monopsonem, a z monopsonami trzeba radzić sobie inaczej niż z monopolami. Teraz ja nie mam tyle odwagi, żeby stwierdzić, że Facebook i te inne giganty internetowe to już jest finalne stadium i już nic więcej nie będzie, ponieważ to, co tak naprawdę sprawiło, że te konkretne firmy są takie duże, to nie jest to, że miały jakieś technologie, tylko że to, że w odpowiednim momencie zbudowały platformy i to przeważyło. Przypominam, że BlackBerry chyba jeszcze w 2006 roku miało 40% rynku telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych, tak? Wtedy gigantem w skali świata w produkcji telefonów była Nokia. I to, co przeważyło, że ani Nokia, ani producent BlackBerry, to był ten RIM, tak? Nie utrzymały się, to jest to, że nie zbudowały platformy, co zbudował Steve Jobs, czy co zrobił Google ze swoim Androidem. Zresztą BlackBerry próbowało robić platformy, tylko weszło chyba miesiąc po Google Play i ten miesiąc wystarczył, że te dwie firmy, czyli Apple i Google, zdominowały ten rynek i już nikt inny tam nie wszedł. Czyli platformy, te obecne, czyli takie jak Uber, jak Facebook, jak Twitter, jak Google, powstały w ciągu ostatnich 10 lat. To jest bardzo świeży wynalazek i nie wiemy, gdzie to się dalej potoczy. Naprawdę nie wiemy. Jeszcze 10 lat temu nikt nie mógł spodziewać się, że platformy to jest ten rodzaj biznesu, który tak bardzo zdominuje gospodarkę. Ale to ten wynalazek ma 10 lat. Wynalazek internetu ma jakieś tam 30 kilka lat, tak? 20 lat temu nie było portali społecznościowych, jakie znamy teraz i nikt nie mógł przewidzieć, że portal społecznościowy nagle tak wybuchnie. I na świecie obecnie mnóstwo ludzi myśli, co tu zrobić, żeby mieć kolejnego tego jednorożca, tak? Firmę wartą miliard dolarów i skąd wiemy, że ktoś czegoś nie wymyśli, co będzie lepsze niż platforma. Nie uważam, żebyśmy mogli postawić z dużym prawdopodobieństwem tezę, że to jest finalny etap ewolucji. Ja naprawdę nie zgadzam się z tym, że historia się już skończyła, ona cały czas trwa. Ktoś, kto mówi, że historia się już skończyła, nic więcej nie będzie, będzie tylko to samo, tylko trochę inne, stawia naprawdę bardzo odważną tezę, pod którą bym się nigdy nie podpisał. Co do Facebooka, bo to jest najciekawszy przypadek, tak, ja trochę się boję tej firmy. Sam z chęcią bym z Facebooka zrezygnował, ponieważ widzę, że to mnie niszczy, tak? To niszczy mój mózg. Widzę to po sobie, uzależniłem się od Facebooka. Nie mogę go odinstalować z telefonu, ponieważ Facebook jest jednym z moich głównych kanałów komunikacji. Cała moja firma prawie stoi na Facebooku, więc czuję się trochę teraz jak dealer narkotyków w tym momencie, ponieważ wrzucam treści na Facebooka, które uzależniają ludzi i czerpię, korzystam z tego, że ci ludzie tam bezrefleksyjnie skrolują te swoje smartfony. I teraz sądzę, że w świetle współczesnych badań nie da się obronić tezy, że Facebook jest neutralny dla naszego zdrowia. Jest bardzo szkodliwy, w szczególności jest szkodliwy dla dzieci, dla osób najmłodszych. Sam mam dzieci, które zaczynają powoli odkrywać komputery i widzę, jak to na nie działa. I teraz dla wielu młodych ludzi
postulat, aby ograniczyć media społecznościowe młodym ludziom, jakkolwiek, czy nie mówię, czy jako państwo, żeby rodzice nawet ograniczali i dzieciom, wydaje się szokujący. Przecież to jest tylko internet, to jest nieszkodliwe, dzieci powinny się tym bawić. Tymczasem sądzę, że dla dziesięciolatka portal społecznościowy typu Facebook może być szkodliwszy od picia piwa. Tak? Jeżeli nie pozwalamy nastolatkom na picie piwa, picie wódki czy branie narkotyków, pytanie, czy powinniśmy pozwalać tym samym nastolatkom na spędzanie czasu na Instagramie, Facebooku czy innych tego typu stronach, które wkładają mnóstwo wysiłku w to, żeby uzależnić od siebie odbiorcę. Tak? To jest celowe działanie Facebooka, mają specjalne algorytmy, działają na bardzo zaawansowanych mechanizmach behawioralnych, żeby uzależnić odbiorcę od siebie i skupić całą jego uwagę, a następnie sprzedać ją innym firmom. Więc nie boję się Facebooka jako monopolisty na rynku usług reklamowych, że wszystkie firmy będą budżety wrzucać Facebooka, bo to się po prostu nie dzieje. Przed Facebookiem stoją wielkie wyzwania, wielkie zagrożenia. Nie mam pewności, czy ta firma przetrwa 10 czy 20 lat, może po prostu upaść. Są zagrożenia prawne. Takie właśnie jak na przykład ograniczenie Facebooka dla młodych ludzi. To się może wydarzyć w ciągu następnych lat. Nie wiem, czy się wydarzy, ale może. Może powstać firma efektywniej jeszcze skupiająca naszą uwagę, która po prostu szybko przejmie cały rynek. Może się okazać, że moda na tyle się zmieni, że ludzie na tyle zaczną cenić swoją prywatność czy swój brak uzależnienia od mediów społecznościowych, że pojawi się moda na odinstalowywanie Facebooka, co już zaczątki tego mamy też na Zachodzie. Więc dla mnie wcale nie jest oczywiste, że ta firma wiele lat przetrwa. Może przetrwać, ale nie musi. Jeszcze 60 lat temu średni czas pojawienia, trwania firmy na liście Standard & Poor's 500 to było 50 lat, teraz 15, tak? Więc ten świat coraz szybciej się zmienia. Te firmy coraz szybciej wypadają z obiegu, bankrutują często, tracą rynek, nie załapują się na kolejną rewolucję technologiczną. Myślę, że czekają nas jeszcze jakieś rewolucje technologiczne i nie każdy gigant musi się na nią załapać. Więc to nie jest według mnie firma, która zawsze już będzie największa. To jest bardzo ryzykowne stwierdzenie. Strasznie ciężko jest być największą przez wiele lat i właściwie nikomu się to nie udaje. I jeszcze tylko jedna uwaga, strasznie ciekawa, jak ją przeczytałem kilka dni temu taką statystykę, to się strasznie zdziwiłem. Wszyscy państwo na pewno pamiętacie, że jeżeli mówimy o monopolach, to taki koronny argument, że monopole są złe, to jest Standard Oil, tak? I proces 1911 roku i rozbicie tej firmy na ten Exxon i tak dalej. Wiecie państwo, jaki udział w rynku amerykańskim Standard Oil miał w roku 1911, jeżeli mówimy o dostawie tej ropy? 65%. On nie był monopolistą. On w latach 90. miał 85-90%. I potem w wyniku działań rynkowych konkurencja zaczęła go gonić. W sensie od lat 60. cena benzyny cały czas spadała. Spadała właśnie dzięki temu, że Rockefeller wprowadzał te coraz dalej idące usprawnienia techniczne, że organizował to coraz lepiej. Ale konkurencja zaczęła się tego uczyć i ceny spadały, a konkurencja zaczęła rosnąć. Więc on w 1911 to już była spadająca firma, a nie rosnąca. I został podzielony wtedy, kiedy miał zaledwie 65% udziału w rynku, a nie został podzielony wtedy, kiedy miał 90%. Więc jeżeli w przełomie XIX-XX wieku, kiedy ten świat zmieniał się naprawdę znacznie wolniej niż obecnie, kiedy technologia zmieniała się wolniej niż obecnie, mający 90% udziału w rynku, Standard Oil stracił ten udział w rynku, to naprawdę nie widzę powodu, żeby Facebook miał go nie stracić. Dobrze, więc taki jeszcze króciutki komentarz może ode mnie, że ma pan absolutną rację, że Facebook jest niezdrowy, zwłaszcza dla dzieci. Są jak najbardziej badania i wypowiedzi psychologów, które to bardzo, bardzo szczegółowo opisują. Natomiast jeszcze chciałbym dopytać o, czy przypadkiem, bo pan sam powiedział, że się boi trochę tej firmy i tego, jak ona działa na ludzi, czy zgodzi się pan z tym, że jej pozycja obecna i jej również szkodliwa działalność jest właśnie trochę naturalnym wynikiem kapitalizmu i czy nie boi się pan tego, o czym było tu wspomniane przed chwilą, że tego typu giganty mogą właśnie odkopywać tę drabinę firmom mniejszym, które mogłyby chciać je gonić? Tak jak mówiłem z trzy wypowiedzi temu, sądzę, że jestem blisko stwierdzenia, że pomiędzy Facebookiem a lokalnym portalem z ogłoszeniami różnica jest jakościowa, a nie ilościowa, co oznacza, że powinny do tej firmy być może stosowane inne reguły, ale sądzę, że Facebook nie jest groźny dlatego, że jest wielki, tylko dlatego, że źle na nas działa. To jest problem. To znaczy, gdybyśmy mieli świat, w którym fajnie by było, narkotyki mógłby każdy kupić i sprzedać, dowolne, najbardziej twarde, to na pewno by od razu wyrosły firmy, które by dużo tego sprzedawały. A gdyby jeszcze okazało się, że dany narkotyk uzależnia, ale zabija po latach 40, to by się pół świata od tego uzależniło i wielka firma miałaby olbrzymie obroty. Co nie znaczy, że jest
to słuszne. Dobrze, więc pytanie jeszcze, czy jest jakiś komentarz do tego, co tutaj przed sekundą padło. W takim razie ja proponuję w tym momencie zakończyć moment debaty, 5 minut przerwy i wracamy do Q&A od widowni. Także dziękuję bardzo dyskutantom.